Dziękuję przede wszystkim za zaufanie, jakim mnie Polski Związek Piłki Nożnej obdarzył, powierzając mi funkcję budowania tej drużyny na Mistrzostwa Świata w Polsce. Rzeczywiście tak, byłem 25 lat temu na Mistrzostwach Świata. Co prawda były to mistrzostwa do lat 17, ale zajęliśmy tam z naszą reprezentacją 4. miejsce. Świetna przygoda, świetne miejsce do tego, aby otworzyć drzwi do wielkich karier. Dla tych młodych piłkarzy jest to na pewno wielka motywacja do tego, aby grać na wysokim poziomie. Oczywiście wszyscy wiemy, że najważniejsze dla piłkarzy jest to, aby za kilka lat występowali na tym stadionie w pierwszej reprezentacji. Tutaj nic się nie zmienia. Ta drużyna będzie przede wszystkim selekcjonowana po to, aby jak najwięcej tych piłkarzy przygotować do gry w pierwszej reprezentacji. Jeżeli takich uda nam się przygotować, to będzie dla nas jeden wielki sukces. Natomiast zaczynamy rzeczywiście pracę już od kilku dni. W tej chwili razem z reprezentacją do lat 19 udaje się do Włoch, gdzie drużyna, która jest tego rocznika, występuje w eliminacjach do Mistrzostw Europy. Trzymamy kciuki i będę tam po to, aby pomóc Darkowi Dźwigale w osiągnięciu dobrego wyniku. Dziękujemy bardzo. Wspomnieliśmy na początku, że będą panowie i panie mieli szansę na zadanie pytania z sali. Podzielimy sobie te pytania na część szkoleniową i organizacyjną. Na razie mamy na scenie selekcjonera i ambasadora reprezentacji Polski, także jeżeli pojawiają się w tym momencie pytania o kwestie typowo sportowe, to proszę teraz, za chwilkę poprosimy na scenę sekretarza generalnego i prezesa Polskiego Związku Piłki Nożnej. Bardzo bym prosił, żeby przedstawić się i przedstawić redakcję, którą panowie i panie reprezentują. Jest na sali mikrofon. Ola bardzo chętnie przekaże go, jeżeli ktoś takie pytanie chciałby zadać. Wygląda na to, że wszystko jest jasne. Jest jedno pytanie z tyłu sali, bardzo proszę. Dominik Warcichowski, redakcja Sport.pl. Pytanie do pana selekcjonera Jacka Magiery. Panie trenerze, czy ma pan już w głowie listę piłkarzy, którzy mogą zagrać na tym turnieju w reprezentacji Polski? Oczywiście, że każdy zawodnik, który jest urodzony w 1999 roku, ma szansę na to i młodsi, aby zagrać w tym turnieju w Polsce. Od nich wszystko zależy. Ja mam nadzieję, że tych piłkarzy coraz więcej będzie się pojawiało w piłce seniorskiej, bo jak dzisiaj sobie spojrzymy na naszą ekstraklasę, pierwszą ligę, to zobaczymy, że bardzo mało zawodników urodzonych w tych latach gra w podstawowych składach ekstraklasy pierwszej ligi. Mam nadzieję, że ten turniej będzie bodźcem do pracy, pobudzi jeszcze bardziej tych zawodników do tego, aby mocniej się starali o to, aby w tych drużynach ligowych grać. Jest to bardzo ważne, rywalizować z najlepszymi na świecie, grając z seniorami, jest zupełnie inaczej wtedy, kiedy się gra ze swoimi rówieśnikami. To doświadczenie, które będą nabierali w trakcie rozgrywek ligowych, jest bardzo duże. Liczę na to, mam zamiar rozmawiać z wieloma zawodnikami, którzy będą potencjalnymi kadrowiczami, z trenerami, po to, aby zobaczyć, w jakim miejscu jesteśmy, jeżeli chodzi o przygotowania. Dziękujemy bardzo. Czy są jeszcze jakieś pytania? Proszę bardzo. Dzień dobry, Jan Gawlik, Radio Centrum. Panie trenerze Boe, tak jak pan wspomniał, to jest turniej dla graczy z rocznika 99 i młodszych. No i w Legii Warszawa trenował pan Radosława Majeckiego i Sebastiana Szymańskiego, właśnie urodzony z tego rocznika. Czy tak może językiem bukmacherskim to są takie pewniaki do składu na ten turniej? Znaczy o żadnych nazwiskach tutaj nie chcę mówić. Rok czasów dla młodzieży to jest bardzo dużo. Ci zawodnicy, którzy dzisiaj nie mają szansy występować regularnie w ekstraklasie, za rok mogą być podstawowymi piłkarzami, a ci, którzy dzisiaj wchodzą na minuty, mogą za rok nie grać. Od nich tylko i wyłącznie wszystko zależy.